Gdzie jestem? Wczoraj pamiętam, że wyjeżdżałem z domu i gdzie trafiłem, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast jest co robi się fajnie. Tutaj telewizja Burgmania wita, także chcieliśmy... Telewizja Burgmania, Burgman. Wiem. Znaczy o telewizji nie słyszałem, ale... O tych motorach to było. A to internetowa telewizja. O motorach, nie o motocyklach, to o tych motorach to jest, nie? To jest o tych, co nie mają, co im zapomnieli zamontować dziwnie zmiany biegu, tak. Dokładnie. Podobno, że gdzieś do jakiegoś krzyżaka czy krzyżaków, że oni tam jeszcze byli, ale już ich nie ma, ale chałupa została. No chyba my... Coś od Marlboro, takie papierosy, nie? Marlboro! Zaświtało rzeczywiście. Marlboro. Od Marlboro. Powiedzmy parę słów do telewizji. Telewizja Burgmania. Dzień dobry panu. Gdzie pani jest? Zdaje się, że jesteśmy w Malborku. Nie da się ukryć. I co z tym zrobimy? Jedziemy zaraz się upić. Jestem za. Tu telewizja Burgmania, chciałem zapytać, gdzie państwo żeście się znaleźli? Gdzie żeście dojechali? Skąd? Gdzie żeście dojechali? Gdzie wy jesteście w ogóle? Nie wiem. Nie wiem, ale jak się obudzę, to być może się dowiem. Czy chcielibyście coś przekazać tutaj z lotowiczom? Tak, którzy są, przekazać tak? Dobre słowo. Mniej pijcie, więcej... Jeździcie. I kto to mówi? I chcielibyśmy wszystkich pozdrowić. Dobrze, dziękuję. Kochamy was, I love you. Dziękujemy. Mariusz, odstaw te leki. Nie mogę, nie dam rady. O właśnie chciałem pana znaleźć. Tu telewizja Burgmania, chciałem jakieś parę słów prosić dla zlotowiczów. Kręcimy tutaj mały taki materiał. Słucham. To ja słucham! A, nie piję, a jak się zdarza to sporadycznie, ale... W sumie od okazji do okazji, nie część. A ja przez grzeczność nie zdementuję tego. No dziewczyny, słuchajcie, gdzie jesteście? Tutaj koleżanka jest, widzę, bardzo medialna. Na siódmym ogólnopolskim zlocie marki skuterów Burgmania. A, proszę bardzo. Burgmania, no i
Z tego, co słyszałam wczoraj w wywiadzie, przyjechało wczoraj ponad 280 osób. No. Zabawa jest przednia, około 150 motorów. No. Tak, właśnie, no. Chyba tu musisz zaznaczyć, że skuterów. No, skuterów właśnie. No i właśnie, najbardziej jak widzę, najbardziej kolorowi jest PES, Poznańska Elita Skuterowa z Poznania. O, trafne spostrzeżenie, trafne spostrzeżenie. Tak, już rozstawili ten wigwam i też słyszałam, że tutaj była impreza, na którą mnie nie zaprosili. No i właśnie tutaj jesteśmy zamkiem. Od zamkiem w Malborku. Co teraz będziemy robić? Teraz będziemy zdjęcie. Coś będziemy tam robić. Zdjęcie grupowe będzie. Dobra. Dziękujemy bardzo dziewczyny za prezentację imprezy. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się fajnie jechało skuterem elektrycznym. Podjechałem parę razy do przodu, dwa razy do tyłu nawet. Cichutko. Czyli wsteczny jest. Wsteczny jest. Parkowanie, wyjeżdżanie z parkingu, super sprawa. Baterię mamy prawie naładowaną, także czekamy na dalsze atrakcje. Ja czekam po paradzie, mam obiecaną również przejażdżkę. Tak? A tutaj były wczoraj jakieś atrakcje, park klinowy, te sprawy, tak? No, był park klinowy, zdecydowanie. Podobało się. Bardzo ładnie, fajnie się biegało po tych linkach. Czułem się jak małpiszon. Super. Jedziemy dalej. To jedziemy dalej.